Cześć. Będziemy jechali teraz do Grajowa. Przed nami 20 km. Czy to jest dużo? Gdybyśmy teraz chcieli jechać na Wzgórza Krzesławickie, byłoby 15 km. Będziemy jechali ulicą Wielicką, więc idealnie prosto na południe. Dojechaliśmy już na miejsce. Zjazd jest dokładnie na granicy Grajowa i Raciborska. Jest tutaj 7 domków, prawie identycznych, i idziemy właśnie do jednego, który jest w tej chwili dostępny na rynku wtórnym. I jest to zakup od osoby fizycznej, która kupiła dom w celach inwestycyjnych, także jest w stanie deweloperskim, ale nie został nigdy zamieszkany, ani nie był wykończony. Zapraszam. Fantastycznej przestrzeni. Salon z kuchnią w tej chwili oddzielona ścianką, można zrobić aneks. Dom znajduje się na południowym stoku. Mamy już tutaj w kuchni piękny widok na panoramę raciborską. Tutaj mamy przygotowanie pod ogrzewanie podłogowe, także to nie jest żaden brak. W salonie są dwa super okna, otwierane w dwie strony, i co ważne, mamy już zrobioną wylewkę pod taras. Może wyjdźmy z drugiej strony. Taras jest naprawdę bardzo duży. Zakręca wokół całego domu literkę L. I oprócz tarasu mamy jeszcze tutaj naprawdę całkiem solidny kawał obróbka. Jak widać, u sąsiadów da się zagospodarować. Akurat i z jednej strony, i z drugiej są małe dzieci, więc myślę, że jak się wprowadzi rodzina z dzieckiem, to będzie się miało z kim bawić. Na tym poziomie, oprócz salonu, kuchni, mamy jeszcze sypialnię. A w ogóle gabinet. Co ważne, do tego pomieszczenia jest przeznaczona łazienka bądź toaleta. Całkiem pokaźna, jak również wyjście na taras. Przechodzimy dalej. A może zobaczymy pierwsze piętro? Zapraszam. Na piętrze mamy trzy naprawdę bardzo duże sypialnie. Tutaj jest pierwsza. I proszę zwrócić uwagę na to, że nie ma tutaj takich skosów, które są częstą przypadłością. Może ja nie jestem najlepszą punktową jesienią ze względu na wzrost, ale naprawdę możemy się zamienić i skosy są niewielkie. Idziemy do następnej sypialni. Uwaga na... Ta sypialnia jest wymarzona dla pary. Można tutaj zarówno mieć część sypialną, można sobie tutaj zrobić jakieś biurko, czy jeszcze jakąś małą sofę. Oczywiście mamy również balkon. Na ten balkon da się również wyjść z drugiej sypialni. No i widok na panoramę raciborską.
więcej na tym poziomie mamy również garderobę z oknem. I mamy dużą łazienkę. Jak widać, wylewka również jest przygotowana pod ogrzewanie podłogowe. To co, idziemy na strych? Idziemy w takim razie. Idę na strych. To będzie na pewno ulubione miejsce każdego dziecka i każdego faceta. Wygląda w ten sposób, że jest tutaj położona wełna mineralna. Przykrycie jej to jest koszt jakichś 2-3 tysięcy złotych. I ta przestrzeń jak najbardziej może być przydatna. Tutaj są okna połaciowe. Jedno, drugie. Bardzo fajne miejsce. Myślę, że każde dziecko będzie szczęśliwe. Jesteśmy z powrotem na parterze. Idziemy teraz do garażu. Co ważne, da się przejść bez wychodzenia na zewnątrz. Mamy tutaj takie pomieszczenie gospodarcze, w którym na pewno będzie piec dwufunkcyjny, bo ogrzewanie tutaj jest gazowe. I mamy 20-metrowy garaż. Oczywiście brama jest elektryczna. Powierzchnia tego domu wynosi 190 metrów kwadratowych, przy czym 20 metrów to jest właśnie garaż. Strych nie jest wliczony do powierzchni użytkowej. I wychodzimy na przeuroczy tarasik. I jak? Podoba się? Dom jest wspaniały. Jest taki w sam raz. Powiem chwilę o ogrodzie. On jest przygotowany idealnie pod to, żeby postawić stolik, zjeść sobie śniadanie, nawet podejrzewam 6 osób, a obok może się gonić 4 dzieci z 2 psami. To jest ciągle ogród, który to wszystko pomieści. Tak naprawdę fantastycznie. Poza tym dom ma 2 ogromne plusy. Pierwszy jest tam. To jest widok, który przy dobrej pogodzie sięga i do Zalewu Dobczyckiego i nawet widać Tatry. No i drugi plus jest taki, że tu jest absolutnie cicho. Do drogi, która przejeżdża przez Grajów, jest jakieś 200 metrów i naprawdę nie słychać absolutnie nic. To jest cisza i spokój. No teraz słychać, ale to traktor.